Ogromna liczba szaf wymaga odpowiedniej architektury powierzchni nośnej. Specjalna podłoga techniczna zapewnia niezbędną nośność i wytrzymałość. Umożliwia też wygodny dostęp do kabli przesyłowych i zasilających. Pełni także ważną funkcję dla systemów chłodzenia. To właśnie pod podłogą techniczną wytwarza się nadciśnienie wychłodzonym powietrzem tłoczonym z klimatyzatorów. Powietrze to dystrybuowane jest na fronty szaf serwerowych. Serwery mogą być zabudowane systemem zimnych korytarzy, co podnosi wydajność chłodzenia. Część urządzeń odpowiedzialnych za utrzymanie stałej temperatury znajduje się w miejscach na co dzień niewidocznych. To ogromne chillery i sprzęgło hydrauliczne, które odpowiadają za równomierne chłodzenie całego kompleksu.